Także proszę Państwa, Praga Południe, jak Państwo widzą, Teatr Powszechny, ulica Zieleniecka w Grochowsku, to jest skrzyżowanie. Także proszę Państwa, no każdy ma swojego papieża, każdy ma swojego przywódcy, prawda? Tutaj Warszawa ma swojego, nawet mówią, że Warszawa to drugi Rzym, także rzymsko-łacińska wiara na 95%. Także oni mają swojego i u nich przez te 2000 lat to się wszystko zmienia. Państwo zobaczą w kółku. A to dogmat o Trójcy, kult kobiety, proszę Państwa, cuda nie widzę. Tutaj oglądamy takie nowe niby domostwa, ale tam Państwo widzą polski wedel i to wszystko jest stare, proszę Państwa. W naszym radiu to FM Ekstra tylko. W naszym radiu to FM Ekstra, proszę Państwa. Opisujemy sytuację. To wszystko, co mamy w Warszawie, w Polsce. I taki ładny dom Państwo zobaczą. On ma chyba już prawie 100 lat. Tam za wódką, proszę Państwa, za kioskiem już jakaś baba fety przypalała, kopciuch. Proszę Państwa, pełno kopciuchów w Warszawie. To jest najgorsze standardy, jeżeli chodzi o utrzymanie zdrowia, utrzymanie porządku w służbie zdrowia. Warszawa ma najgorsze standardy. Wszędzie, gdzie Państwo byście nie byli, na przykład czy w Anglii, Ameryce, Białystok, czy gdzie, to do stomatologa to Państwo idziecie od razu. Tutaj się już zmieniło na lepiej, co prawda, no ale to zawsze 3-miesięczne kolejki. Także tu jest ulica, proszę Państwa, u Palotynów, Skaryszewska, bo mówię, że tych kościółków to macie rzeczywiście na rzut beretem, pełno tego. No i tak samo jak tramwaj się zmienia w Poprzek, jedzie autobus miejski stołecznego miasta Warszawy, zmienia się w Poprzek, jedzie. Tak samo i te dogmaty u Was w Kościele Katolickim na przestrzeni 2000 lat, oj, to nas zmieniało się. I teraz jest ciąg dalszy. U książąt w Londynie, w Anglii, to co było od 1000 lat, to cały czas tak samo, a tu się wszystko zmienia. Także ludzie, którzy gdzieś się spieszą, gdzieś jadą, to muszą trasę obadać. Państwo zobaczą, o, na przykład to co mamy na Wisielandii, oglądaj, Elka Wiercielka też oglądaj, jaka jest historia właściwie tej Pragi Południe. Po wojnie, przecież tutaj była wojna, zresztą jedna i druga, bo w Anglii to w ogóle tej wojny nie było i miała być i nie było. Także proszę Państwa, tutaj też pogrzeby się odbywają w tym kościółku. No to nie za bardzo wesołe jest, jak tak przyjeżdża jakiś wóz czarny, prawda, z trumną. No, także proszę Państwa, no dzień jak to dzień na Skaryszewie w Polsce, a? Ale rzeczywiście, żeby to było spokojniej, tak, no Praga Południe jest ogólnie spokojniejsza. No kult kobiety Państwo zobaczą w Polsce. W Anglii nie ma czegoś takiego u książąt. W Anglii, Ameryce, Białystok nie ma, tylko tu najwięcej w Warszawie, bo to mówię, że drugi Rzym, Warszawa, Warszawa. I tutaj też, proszę Państwa, są takie miejsca, gdzie i straż, i ci palotyni, że tutaj Litka mieszkała kiedyś, Litka w tej straży, bo ona mówiła, że mieszka u palotynu, a ona kłamała, tego Janka oszukiwała, zresztą co to tam jego obchodzi, i on mówi, że idź tam z powrotem do tego przytułku, gdzie byłaś. No, Lubelska, widzą Państwo, Lubelska, Skaryszewska, no i tam jest przecież mniejsza część tegoż dworca wschodniego, tam do Anglii, Ameryki, Białystok są odjazdy. Zapraszamy Państwa serdecznie. Także tutaj, proszę Państwa, też mogą Was reptoidzi zjeść, bo tych głodomorów takich czas czuła się pełno bezdomnych i oni mogą Was zeżreć, pazury mając. Także proszę Państwa, pozdrawiamy tutaj z tej mniejszej części Zwiększa Wschodniego w Warszawie na Pradze, no i tej straży. Także mniejsza część, proszę Państwa, PKS-u. Tutaj odjeżdżają do Anglii, Ameryki, Białystok, ale są też miejskie z Warszawy do Warszawy, że jeżdżą tutaj. Także proszę Państwa, no ze względu na te częste zmiany w Warszawie, Polska zdradza się bardzo skutecznie, że no nie jest tu Ameryka, nie jest tu Anglia, nie są tu Niemcy, ani to nie jest też kraj prawosławny, ani żadna Anglia, Ameryka, Białystok, tylko po prostu taki stres i nerwy. Oni, żeby się pozbyli tego stresu, tych nerwów, to dłużej by żyli, a tak to ani dziadka, ani babci nie ma, no bo wiadomo, że jeżeli ludzie się wyniszczają, no to już tych ludzi nie ma.
Także już dawno, wtedy kiedy z dziada spadło na gada, są same gady o tej takiej grubej skórze dinozaurowej.